Cześć, ja jestem Luca i dziś chciałbym pokazać Wam, jak zawiązać taką uprząż na karton, którą możecie zaobserwować właśnie na Waszych monitorach, która nie dość, że zarąbiście wygląda, to jeszcze ma dwa bardzo praktyczne zastosowania. Zastosowanie numer jeden. Zabezpiecza nam ona karton przed totalnym rozwaleniem się. Można ją delikatnie zmodyfikować, co pokażę Wam za chwilę, oraz pozwala nam przenieść karton w momencie, w którym jest on na tyle ciężki, że niemożliwe jest chwycenie go w ten sposób. Po prostu wtedy łapiemy za te dwa sznurki i przenosimy nasz karton w najwyższym komforcie. Tak więc oglądajcie i mam nadzieję, że Wam się przyda. Dobra, żeby wykonać naszą uprząż, potrzebujemy, jak nie trudno się domyślić, sznurka. W moim przypadku jest to jakiś zwykły sznurek trzyżyłowy. I długość sznurka tak naprawdę musimy dobrać sobie do kartonika. Ja mam kartonik o wymiarach 31 na 28 na 35 cm i użyję do niego 6-metrowego rep sznura, czy tamtego sznurka. Przy czym wydaje mi się, że mógłby on być o metr krótszy, więc 5 metrów spokojnie by nam wystarczyło. Tak naprawdę musicie sami zdecydować, jaki sznurek wybierzecie, aczkolwiek jeśli mam coś sugerować, ładnie to wygląda ze sznurkiem naturalnym, jeśli chcielibyście zastosować to na przykład jako ozdobę do prezentu. Przechodząc do samego wiązania. Jako, że rażąca większość Polaków jest praworęczna, prawa rączka, będziemy to wszystko robić na prawą rękę, czyli do lewej ręki łapiemy koniec naszego sznurka i odciągamy sobie kawałek. Tak mniej więcej 60 cm. Ten kawałek kładziemy w jednym z rogów naszego kartonika, po czym całą resztą sznurka, pracującą końcówką, obwiązujemy dookoła. Ten sznurek umieszczamy po zewnętrznej stronie naszego kartonika, tak aby kierując go do środka kartonika, powstał nam taki zadzior, zawias, zakrzywienie. Tutaj Wam to pokażę. Coś takiego. Po czym znowu, używając pracującej końcówki, okrążamy nasz kartonik dookoła. Znowu będziemy pracowali tą krótszą końcówką, bo tą krótszą końcówką znowu kierujemy się do środka naszego kartonika, a tą końcówką dłuższą, tym pracującym końcem, kierujemy się na zewnątrz. I znowu powtarzamy cykl. W taki sposób, żeby okrążyć karton. Po czym znowu wkładamy naszą linkę tak, aby ta ułożyła się do środka kartonika, a nasz pracujący koniec wychodził na zewnątrz. Po czym ostatni raz okrążamy naszą paczuszkę i w magiczny sposób nasze końcówki się spotykają. Niegłupim pomysłem jest, jeśli chcecie używać tych rączek jako do przenoszenia, jest obwiązanie sobie tego skrzyżowania tutaj, które nam się nie zahacza w żaden sposób. Po prostu obchodząc je dookoła, ja tego nie będę robić, nie widzę tutaj sensu akurat. I jakoś musimy związać ten sznurek. Ja do tego używam węzła prostego, bardzo często mylonego z płaskim.
Ale można tutaj na przykład wykonać zwykłą kartkę, tak jak w butach. Poczekajcie, przytrzymam sobie zębami. Czy za pomocą prostej pętelki wykonać mały symulator bloczka, nazwijmy to tak, i dociągnąć jeszcze cały ten sznur. Widzicie, powstała nam fajna uprząż, która nam trzyma i jest mega praktyczna, po prostu. Jeśli chcielibyśmy zabezpieczyć na przykład nasz karton przed rozpadnięciem się na tym płaszczyźnie, musielibyśmy wybrać sobie trochę więcej tej końcówki, którą cały czas wchodziliśmy do środka, przesunąć ją w te miejsce i po zawiązaniu naszego węzła, który łączy nasze dwa końce, obkrążyć jeszcze raz końcówką nasz karton dookoła. Dobra, mam nadzieję, że pokazany tutaj sposób Wam się kiedyś przyda, na przykład przy przeprowadzce czy przy innych pracach magazynowych. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.